Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Oczekiwanie. Ludzie, na co czekacie? Kierujcie się uczuciami wewnętrznymi. Dziś jest potrzeba, aby uczucia stały się przewodnią siłą człowieka na ziemi. Wszystko musi się zmienić, abyście zamiast rozumem kierowali się uczuciem. Czekacie, aż się całkowicie zatracicie. Tu trzeba pracować, zmienić siebie i swoje negatywne nałogi i nawyki. Czekacie, aż czas dla was przeznaczony przeminie bezpowrotnie i pozostaniecie w ciemnościach i ciemnocie rozumu, choć czytacie słowo, ale rozumowo zamiast uczuciem. Gdybyście wprowadzali je codziennie w swoje ziemskie życie, wtedy staniecie się duchowi. Duchowość uchroni was przed wydarzeniami. A wy czytacie i czekacie. A więc pozostajecie w tych samych czarnych energiach. Czy coś się samo zmieni? Nie, ponieważ zgodnie z prawami Pana Stworzyciela trzeba być duchowym. Żyć na ziemi zgodnie z prawami. Czy tak trudno dostrzec, że jesteście na dnie, że brak wam logiki w działaniu, brak wyciągania wniosków z doświadczeń, brak uczuć? Choć wy sądzicie, że z wami wszystko bardzo dobrze, ale tak jak popatrzycie poprzez uczucia, to toniecie w ciemnocie rozumu. Zacznijcie żyć słowem i prawami Pana Stworzyciela, a natychmiast poprzez uczucie rozpoznacie, co jest prawdziwe, a co przekłamane, co dobre, a co złe. To wam duchom brak pokory do Pana Stworzyciela, ponieważ brak wam uczuć. Pan Stworzyciel dla was powinien być na pierwszym miejscu, a dziś dla was na pierwszym miejscu są pieniądze i gęsta materia, czyli samochody, domy i inne bogactwa ziemskie. Na ziemi przekłamano prawdziwe procesy energetyczne. To, co ważne dla ducha na ziemi, to, co ma być do przepracowania, bo ciemności zasłoniły wam prawdę, a wy to chętnie przyjęliście dla własnej wygody, dla usprawiedliwienia rozumowego, negatywnych czynów waszych. Dziś procesy energetyczne poszły tak daleko, iż czas jest przyspieszony, a ciągle się pytacie, więc odpowiedź macie.